Księga dziewiąta. Ktoś, kto wyrządza krzywdę, postępuje źle wobec natury, która chciałaby ludzie pomagali sobie wzajemnie, a nie szkodzili. Łamanie tej zasady to jak zdrada wobec najstarszych bóstw. Wszystko, co istnieje, jest ze sobą powiązane i oparte na prawdzie. Kłamstwo, czy to świadome, czy nie, jest złe, bo przeczy porządkowi wszechświata. Ktoś, kto unika bólu i dąży do przyjemności, też postępuje źle, bo czasem narzeka na naturę za to, że nie zawsze sprawiedliwie rozdziela dobro i zło. Bojąc się bólu, może też bać się rzeczy, które są częścią świata, co jest błędem. Natura jest obojętna na wiele rzeczy, jak ból, przyjemność, życie, śmierć. Jeśli ktoś nie potrafi przyjąć tych rzeczy takie, jakie są, bez oceniania ich jako dobre czy złe, to jakby sprzeciwiał się naturze. Wszystko, co się dzieje, ma swoje miejsce w wielkim planie wszechświata, ustalonym dawno temu. Postępowanie zgodnie z tym planem i akceptowanie rzeczy takimi, jakie są, bez preferencji, to właściwa droga. Lepiej jest odejść od ludzi, którzy ulegają fałszowi, hipokryzji, luksusowi czy próżności. Jeszcze lepiej jest umrzeć, kiedy się tym znudzimy, niż kontynuować życie wśród takich wad. Czy doświadczenie nie przekonuje cię jeszcze, aby uciekać z miejsca zarazy? Bo zepsucie umysłu jest gorszą plagą niż jakakolwiek choroba zakaźna czy zmiana powietrza, którym oddychamy. Jedno dotyka zwierząt jako zwierząt, drugie ludzi jako ludzi. Nie gardź śmiercią, ale przyjmij ją z zadowoleniem, jako coś, czego chce natura. Tak jak jest naturalne być młodym, starzeć się, rosnąć, mieć zęby, brodę, siwieć, płodzić dzieci, tak naturalne jest też rozpuszczenie się. Mądry człowiek nie powinien lekceważyć śmierci, ale czekać na nią jak na jeden z procesów natury. Tak jak czekasz, aż dziecko wyjdzie z łona twojej żony, tak czekaj na moment, kiedy twoja dusza opuści to ciało. Jeśli szukasz dodatkowego wsparcia, pomyśl o tym, co zostawiasz i o zachowaniach ludzi, od których będziesz się mógł oddzielić. Mimo to, nie powinieneś się na nich złościć, ale traktować ich z troską i wyrozumiałością. Pamiętaj jednak, że odchodzisz nie od ludzi o podobnych przekonaniach. Gdybyś mógł żyć wśród ludzi, którzy podzielają twoje wartości, być może chciałbyś zostać. Ale teraz widzisz, ile wysiłku i trudu sprawia życie wśród tych, którzy mają inne drogi. Możesz więc powiedzieć, chcę, żeby śmierć przyszła szybciej, zanim stracę siebie. Kto popełnia krzywdę, krzywdzi samego siebie. Kto wyrządza zło, sam staje się złym. Ludzie często są niesprawiedliwi nie tylko przez to, co robią, ale też przez to, czego nie robią. Bądź zadowolony ze swoich obecnych poglądów na sprawy, jeśli są pewne, z tego, co teraz robisz, jeśli jest to działanie społeczne, oraz z twojego obecnego nastawienia, jeśli jesteś zadowolony ze wszystkiego, co pochodzi od powszechnej przyczyny. Wykreśl wyobrażenia fantazji, powstrzymaj nagłe impulsy do działania, ugaś pragnienia i zachowaj kontrolę nad swoją władzą decyzyjną. Wśród istot nierozumnych jedna dusza zwierzęca jest rozdzielona. Rozumni z kolei mają udział w jednej duszy intelektualnej. Tak jak jest jedna ziemia dla wszystkich rzeczy ziemskich i jak wszyscy, którzy posiadają wzrok i życie, widzą jednym światłem i oddychają jednym powietrzem. Wszystko, co posiada jakąś wspólną cechę, ma silną tendencję do łączenia się z tym, co jest mu podobne. Ziemska materia dąży do ziemi, woda naturalnie łączy się z wodą, a powietrze z powietrzem. Potrzebne są przegrody lub siła, by zapobiec ich zlewaniu się. To, co zawiera w sobie naturę ognia, dąży do góry, dzięki elementarnemu ogniu, który tak łatwo zapala nasze opały, że każda dość sucha materia łatwo się pali, gdyż jest mniej mieszanki tego, co może zapobiec zapłonowi. Podobnie, wszystko, co ma udział w wspólnej naturze intelektualnej, dąży do połączenia się i przylgnięcia do tego, co jest mu pokrewne. Tym bardziej, im bardziej ta natura przewyższa inne. Widać to wśród zwierząt nierozumnych. Łatwo zauważyć roje, stada, opiekę nad młodymi i wzajemne uczucia.
ponieważ mają one dusze zwierzęce i wzajemne przyciąganie jest silniejsze w bardziej szlachetnej naturze, czego nie znajdziemy w roślinach, kamieniach czy drewnie. Wśród zwierząt rozumnych tworzą się społeczeństwa, przyjaźnie, rodziny i zgromadzenia, nawet traktaty i rozejmy podczas wojen. Wśród jeszcze doskonalszych bytów, mimo że są od siebie daleko, istnieje pewien rodzaj jedności, jak wśród gwiazd. Ta wyższa doskonałość sprawia, że istnienia tak odległe od siebie mogą współczuć sobie nawzajem. Ale zobacz, co się dzieje wśród nas. Tylko istoty intelektualne zapomniały o społecznej trosce i wzajemnym dążeniu do jedności. Tylko tu nie widać społecznego zlewania się. A jednak są one otoczone i trzymane przez to, choć się odpychają. Bo natura zawsze bierze górę. Zobaczysz, co mam na myśli, jeśli to obserwujesz. Łatwiej znaleźć coś ziemskiego, co nie łączy się z niczym ziemskim, niż człowieka oderwanego i oddzielonego od wszystkich ludzi. Człowiek, Bóg i wszechświat rodzą owoce, każdy we własnym czasie. Choć tradycyjnie mówi się o owocach w kontekście winorośli, to jednak rozum też przynosi owoce. Są to owoce zarówno w wymiarze społecznym, jak i prywatnym, odpowiadające naturze samego rozumu. Jeśli możesz, naucz ich lepiej. Jeśli nie, pamiętaj, że cnota łagodności została ci dana, abyś mógł ją stosować w takich sytuacjach. Nawet bogowie wykazują łagodność i cierpliwość wobec nich, wspomagając ich w dążeniu do zdrowia, bogactwa, sławy. Są tak łaskawi. Ty też możesz być. Czy coś cię powstrzymuje? Znieś trud i ból, nie jakbyś był pod ich ciężarem nieszczęśliwy, ani nie szukając współczucia czy podziwu. Dąż tylko do jednego, zawsze działać lub powstrzymywać się zgodnie z tym, co wymaga społeczna mądrość. Dziś uniknąłem wszystkich niebezpiecznych zdarzeń, a właściwie to wyrzuciłem z siebie wszystkie niebezpieczeństwa. Nie były one na zewnątrz, ale wewnątrz, w moich własnych opiniach. Wszystkie te rzeczy w naszym doświadczeniu są zwyczajne, w swoim trwaniu są przemijające, a w swojej materii są prozaiczne. Wszystko teraz jest takie, jakie było za czasów tych, którzy odeszli. Rzeczy same w sobie istnieją na zewnątrz niezależnie. Nie wiedzą nic o sobie, ani nie informują nas o sobie. Co więc deklaruje i wypowiada się na ich temat? Część rządząca. Nie w pasywnym odczuwaniu, ale w działaniu tkwi dobro i zło rozumnego stworzenia stworzonego do życia społecznego. Tak samo ani cnota, ani wada nie tkwią w pasywnym odczuwaniu, ale w działaniu. Dla kamienia wyrzuconego w górę złem nie jest spadek, ani dobrem wzniesienie. Przeniknij do ich rządzącej części. Zobaczysz, jakich sędziów się boisz i jakimi sędziami są oni sami dla siebie. Wszystko jest w stanie zmiany i ty sam ulegasz ciągłej transformacji i w pewnym sensie rozkładowi. Tak samo cały wszechświat. Wina innej osoby należy do jej samej. Zakończenie jakiejkolwiek działalności, zgaszenie jakiegokolwiek silnego pragnienia czy zmiana jakiejkolwiek opinii jest swoistym końcem dla nich. To nie jest złe. Spójrz teraz na różne etapy swojego życia. Dzieciństwo, młodość, dorosłość, starość. Każda zmiana tych etapów jest jak śmierć. Czy jest tu coś przerażającego? Przejdź teraz do swojego życia. Najpierw jak było za czasów dziadka, potem matki, a następnie ojca. Jak dostrzeżesz tam wiele innych zmian końców, zapytaj siebie, czy było tam coś, co mogło cię przestraszyć? Zatem nie ma nic złego również w zakończeniu, przemijaniu i zmianach, jakie następują w całym twoim życiu. W sytuacji problemu szybko zwróć się do swojej wewnętrznej części rządzącej, do całości, oraz do tej osoby, która cię uraziła. Do swojej, aby uczynić ją nastawioną na sprawiedliwość. Do całości, aby pamiętać, że jesteś jej częścią. A do tej osoby, aby zrozumieć, czy działała z niewiedzy, czy z premedytacją. I abyś jednocześnie pamiętał, że jest ona twoim krewnym.
jako że jesteś integralną częścią systemu społecznego, tak samo każde twoje działanie powinno być częścią składową życia społecznego. Jeśli więc jakiekolwiek twoje działanie nie ma bezpośredniego lub pośredniego skierowania do wspólnego dobra jako swego celu, to działanie zakłóca porządek twojego życia, uniemożliwia mu bycie jednolitym i działa destrukcyjnie. Jak człowiek w społeczności, który dążąc do osobistego interesu, odrywa swoją grupę od ogólnej harmonii i zgody. Kłótnie dzieci w czasie zabawy przypominają dorosłych, którzy niepotrzebnie obciążają się problemami. To może nas skłonić do głębszego zastanowienia się nad tym, co naprawdę ważne. Zastanów się nad tym, co naprawdę sprawia, że coś działa. Pomyśl o tym oddzielnie od fizycznej formy. Potem zastanów się, jak długo coś takiego może w najlepszym razie trwać. Doświadczyłeś wielu trudności, nie akceptując decyzji swojego umysłu, który robił to, do czego jest przeznaczony. Czas więc skończyć z tym niezadowoleniem. Gdy ktoś cię obwinia lub nienawidzi, albo mówi coś w tym sensie, zwróć się do ich dusz. Wejdź tam i zobacz, jakimi są ludźmi. Zobaczysz, że nie powinieneś się niepokoić, aby zdobyć jakąkolwiek ich opinię na swój temat. Jednak powinieneś żywić wobec nich życzliwe uczucia. Są oni z natury twoimi przyjaciółmi, a bogowie wspierają ich na wszelkie sposoby, przez sny, przez wyrocznie i nawet w tych sprawach są najbardziej żarliwi. W świecie wszystko toczy się w kółko, wzloty i upadki, z pokolenia na pokolenie. Albo wszechświat kieruje każdym wydarzeniem i wtedy przyjmij to, co przychodzi bezpośrednio od niego. Albo zadziałał raz na początku i od tego momentu wszystko dzieje się w ściśle powiązanej sekwencji, gdzie każde zdarzenie jest związane z innym, tworząc uporządkowaną całość. Albo wszystko zaczęło się od atomów, które w jakiś sposób utworzyły porządek. W każdym razie, jeśli istnieje jakiś Bóg, wszystko jest dobrze, a jeśli rządzi przypadek, to przynajmniej nie musisz postępować przypadkowo. Ziemia w końcu nas przykryje, a potem sama zmieni się w coś innego i tak bez końca. Widząc, jak szybko następują te zmiany, można pogardzać wszystkim, co śmiertelne. Przyczyną wszystkiego jest nurt, który wszystko porywa. Jak mało wartościowi są ci, którzy udają, że rozumieją sprawy państwowe i wyobrażają sobie, że łączą w sobie polityka i filozofa. To tylko piana. Rób to, czego od ciebie wymaga natura. Jeśli masz środki, zabierz się do dzieła i nie oglądaj się na innych, czy cię obserwują i nie oczekuj utopijnej republiki Platona. Bądź zadowolony nawet z najmniejszego sukcesu i nie lekceważ jego znaczenia. Kto może zmienić opinię ludzi bez zmiany ich przekonań? To tylko niewola pod pozorem ochotnego posłuszeństwa. Filozofia jest prosta, łagodna i skromna. Nie kieruj mnie na drogę próżnej chwały. Spójrz z wysoka na niezliczone tłumy, różnorodne obrzędy religijne, żeglugi w burzach i ciszach. Zastanów się nad różnymi stanami życia. Tych, którzy wchodzą w życie, tych, którzy je dzielą z innymi i tych, którzy je opuszczają. Pomyśl również o życiu, które inni żyli przed tobą, życiu, które będą prowadzić po tobie i o życiu, które prowadzą obecnie narody barbarzyńskie. Ile osób nie zna nawet twojego imienia, ile szybko je zapomni, ile osób, które być może teraz cię chwalą, szybko cię skrytykują i że ani trwała sława, ani chwała teraźniejsza, ani nic podobnego nie jest naprawdę ważne. Bądź spokojny, kiedy coś przychodzi od świata zewnętrznego. Postępuj sprawiedliwie, kiedy działasz z własnej inicjatywy. Oznacza to, że powinieneś dążyć i działać tak, aby przynosiło to korzyść innym i było zgodne z tym, kim jesteś. Możesz odciąć wiele zbędnych rzeczy, które cię otaczają i niepokoją, ponieważ istnieją one tylko w twoim przekonaniu. Dzięki temu zyskasz więcej przestrzeni i spokoju. Na przykład poprzez zrozumienie całości wszechświata, rozważenie epoki, w której żyjesz i zastanowienie się nad szybkimi zmianami każdej rzeczy z osobna. Jak krótki jest czas od jej powstania do rozwiązania, jak nieskończona jest przestrzeń czasu przed jej narodzeniem.
i równie nieskończony czas po jej rozwiązaniu. Wszystko, co widzisz, szybko przeminie i ci, którzy to obserwują, również szybko odejdą. Ktoś, kto umiera w głębokiej starości, znajdzie się w takiej samej sytuacji jak ten, kto umarł młodo. Jakie dziwne myśli kierują tymi ludźmi, czym się tak poważnie zajmują, dla jakich powodów kochają i szanują. Wyobraź sobie ich umysły odkryte przed tobą. Gdy myślą, że ich krytyka nas rani lub ich pochwały przynoszą korzyść, jak bardzo są zarozumiali. Strata to nic innego jak zmiana, a w tym znajduje radość natura całości, dzięki której wszystko jest dobrze uformowane. Od początku wieków wszystko było zarządzane w ten sam sposób i na wieczność będą trwać podobne rzeczy. Jak można mówić, że wszystko zostało uformowane i że wszystko zawsze będzie w złym stanie? Wśród tylu bogów nie znaleziono wystarczającej mocy, aby to naprawić, ale wszechświat jest skazany na wieczne cierpienie. Jak zgniła jest materialna substancja wszystkiego – woda, kurz, małe kości i nieprzyjemne wydzieliny. Ponadto marmur to zastygłe soki ziemi, złoto i srebro to ciężkie osady, nasze ubrania to włosy, a ich purpurowy kolor to krew. Wszystkie inne rzeczy są podobne. Również duch zwierzęcy jest czymś takim, zawsze przechodzącym z jednej zmiany w drugą. Dość tego nędznego życia, narzekania i małpich figli. Dlaczego jesteś zaniepokojony? Czy któreś z tych rzeczy są nowe? Co cię zadziwia? Czy to siła działająca, dobrze na nią popatrz, a może materia, również ją dobrze rozważ. Poza tym nie ma nic więcej. Błagam cię w imię bogów, zacznij w końcu żyć prostszym sercem i bardziej sprawiedliwymi przekonaniami. Nieważne, czy patrzysz na to przez 100 lat, czy tylko przez chwilę, wnioski pozostają takie same. Jeśli ktoś zachował się źle, to zło dotyczy jego samego, a może wcale tak się nie zachował. Wszystko dzieje się albo z jednego inteligentnego źródła, jak w jednym ciele, i wtedy część nie powinna narzekać na to, co przychodzi z całości. Albo wszystko składa się z atomów. Nie ma nic poza chaosem części i ich rozpadem. Dlaczego więc jesteś zaniepokojony? Twoją rządzącą część możesz nadal zachować wolną od przypadku. Czy musisz mówić, że jesteś martwy, zgniły, fałszywy, że idziesz za tłumem, karmisz się i stajesz się dziki? Albo bogowie nie mają żadnej mocy, aby pomagać ludziom w czymkolwiek, albo mają moc. Jeśli więc nie mają mocy, po co się modlisz? Ale jeśli mają moc, dlaczego nie poprosisz ich, by dali ci siłę, abyś nie bał się tych rzeczy, które nie są w naszej mocy, nie pragnął ich ani nie był zasmucony z ich powodu, zamiast prosić o posiadanie ich lub nie? Bo jeśli mogą w ogóle pomagać ludziom, mogą też pomóc w tym. Ale możesz argumentować, że to od bogów zależy, czy coś jest w twojej mocy. Cóż, czy nie lepiej korzystać z tego, co masz w swojej mocy i zachować wolność, niż martwić się o to, czego nie masz pod kontrolą i stać się niewolnikiem? I kto ci powiedział, że bogowie nie pomagają nam też w rzeczach, które są w naszej mocy? Zacznij więc modlić się o te rzeczy, a zobaczysz. Zamiast prosić o to, by coś otrzymać lub uniknąć, módl się o to, by nie mieć potrzeby pragnienia tego, co może być poza twoim zasięgiem. Na przykład zamiast, jak mogę zdobyć tę osobę, módl się, jak mogę przestać jej pragnąć. Zamiast, jak mogę się uwolnić od tej osoby, módl się, jak mogę nie czuć potrzeby ucieczki od niej. Zamiast, jak mogę zapobiec stracie mojego dziecka, módl się, jak mogę nauczyć się nie bać tej straty. Skieruj swoje modlitwy na zmianę własnego postrzegania i pragnień, a zobaczysz różnicę w swoim życiu. Epikur mówił, że kiedy był chory, nie skupiał się na swoich dolegliwościach, ale kontynuował rozmowy o filozofii. Starał się, aby jego umysł pozostał spokojny, nawet kiedy ciało cierpiało. Mówi, że jego życie było nadal przyjemne. Jeśli więc sam zachorujesz lub znajdziesz się w trudnej sytuacji, nie zapominaj o swoich zasadach i nie daj się ponieść narzekaniom. Gdy ktoś cię denerwuje swoim zachowaniem, przypomnij sobie, że tacy ludzie zawsze będą wśród nas.
Zamiast żądać niemożliwego, by ich nie było, postaraj się zrozumieć, że są częścią świata. Pamiętaj, że natura dała nam sposoby na radzenie sobie z trudnościami, na przykład łagodność przeciwko irytacji. Możesz też próbować pomóc tym, którzy popełniają błędy, pamiętając, że każdy może się mylić. Nie pozwól, aby cudze błędy wpływały na twój spokój umysłu.